Cześć, siemanko, witam was Squido i to jest drugi odcinek naszej przeepickiej serii Minecraft w słoiku. Dzisiaj będzie coś ciekawego. Najpierw zetniemy drzewo, żeby się tak nie nudzić za bardzo w późniejszym etapie tego odcinka. Także wszystko zrobić na bieżąco. O nie! O nie, trzeba liście też ścinać, z tego co pamiętam z poprzedniego odcinka. To takie coś niemiłego, co można spotkać na tym save'ie. No ale może by było zbyt łatwo, czy same spadają? Tutaj chyba sam spadł. Same spadają! Wow! Na szczęście, bo już się martwiłem, że nie będą, a jednak. Dobra, super, no to jedną sprawę mamy przynajmniej z głowy. I bardzo, bardzo dobrze pisaliście mi w komentarzach. Dużo takich komentarzy miałem, za co wam bardzo serdecznie dziękuję, że tam czekają na mnie jakieś ciekawe rzeczy. Tam w tym korku tego słoika, dlatego też tam się wybierzemy. Ale najpierw to na dół zejdziemy, chociaż nie, chcę wam coś pokazać, tylko trochę się boję. Dużo rzeczy jest do roboty i tak. Także spoko. Jeżeli chodzi o listę z zadaniami, no to już przetłumaczyłem, niedługo będziemy je tam wszystkie tam powoli realizować. Myślę, że jak się trochę pozbieram tutaj z tym słoikiem, no to będę szedł na kolejne i kolejne robić ekspansje, no to coś pomyślimy. Dobra, na razie jeden chleb zjedzony, trochę to mało. Zawsze coś, ale mało. Dlatego też zrobimy farmę w tym odcinku. Ale najpierw, no to tak, najpierw to może na górę, tak. To jest dobry pomysł, od czegoś trzeba zacząć i będzie to góra. Nowy kilof, tak, nowy kilof. Super. Skraftuj mi się. Gdzie to są żelazne, znaczy kamienne. Kamienne, bo żelaznych nie chcę, złote też są. Ale złotych mi nie potrzeba. A propos żelaza, to by się bardzo przydało. Byłoby mi bardzo, bardzo miło. Oj, coś nie tak kliknąłem, ale spoko. Żeby tylko jakaś lawa na mnie nie spadła. Bo to się przerażę naprawdę. Przestraszę się lawy. Duże to jest trochę. Się nie spodziewałem. Dobra, jednak coś jest. Myślę, że tu całe drewno zabiorę, bo drewno jest towarem luksusowym. Tak jak luksusowa jest moja seria. O. Moja seria to nie jest codziennie, tak jak to było, tylko będę wstawać ją raz na tydzień. O. Tam już jakieś skrzynki są. Teraz rozwaliłem, to muszę ze skrzynek wziąć normalnie rzeczy. A czy mam miejsce? Nie mam. Dobra, to nie muszę brać normalnie, spadną tam na dół. Chyba. Mam nadzieję. Yay! You found a secret room. Secret room. Oh, Squido! Ty masz diaksy tutaj! Ile diaksów? Squido, no. No nie, jakbym miał w tym momencie żelazny kilof, to bym go wyrzucił gdzieś tam w otchłań. I znowu by było tak, jak w mojej serii, takiej chyba nie pierwszej, ale to była jedna z moich pierwszych serii. Tam druga czy tam trzecia seria survivalowa moja, którą nagrywałem. To było Sky Islands i tam właśnie też było dużo diaksów i ja wyrzuciłem żelazne rzeczy i miałem hej, to wali mnie niemiłosiernie, a tutaj to nie wiem. Nie wiem, nieważne. I zobaczcie, co ja zrobię. Ha! Diaksy ci spadły, Squido! Nie no, co ja robię, to jest po prostu niemożliwe. Secret room, ale i tak wezmę całe to żelazo. I tak, i tak. I wezmę pochodnie. Przecież to są towary luksusowe. Jeszcze fajnie by było, jakby za tym secret roomem na górze był kolejny secret room. A w nim na przykład, no nie wiem co. No wszystko zenchantowane na przykład. O, to już by było w ogóle
Zbyt dobre. Ale jedzenia nie mam. Po co mi te diaksy? Diaksami przecież nie pojem. Pieniądze nie są do szczęścia potrzebne. Jedzenie jest do szczęścia potrzebne. Ale tylko, że za pieniądze sobie można kupić jedzenie zazwyczaj, a no, w Minecrafcie nie za bardzo. Nie za bardzo te diamenty są wymienialne na coś. Nawet u tych wieśniaków to jak ten, jak tam kiedyś tam z nimi handlowałem. Chyba z, w sumie to chyba nigdy z nimi nie handlowałem. Ale gdybym z nimi handlował, no to jest nieopłacalne wymieniać na cokolwiek te diamenty. Bo oni tam oferują na przykład za jeden diament, to oferują, nie wiem, dwie kartki. A nie, bo to było za emeraldy. Tak, za emeraldy tak jest. Albo tam jednego steka, albo coś takiego, za emeralda. A podobno emeraldy są jeszcze bardziej luksusowe niż diamenty. Podobno. Dobra, skończyło mi się, znaczy skończyła się siekiera. Więc muszę to wszystko łapą dorozbijać. A tam diaksy mi tam spadają, to tam mniejsza z nimi. One tam spadły i nic ich nie ma. Dobra, mam 26 za sobą. To nie ma tak źle. Nie martwię się. Dobra, zobaczmy co jest dookoła. Skoro już tak ładnie to odsłoniłem, nie będzie tutaj po prostu korka. Więc tak, tam mamy jakieś grzybki. Szkoda, że nie ma Optifine'a, żeby przybliżyć, aż i tak niewiele by to dało. Tam mamy jakieś kaktusy. Tam mamy jakieś coś takiego tam jest. O, tutaj są te zwierzęta, najróżniejsze wszystkie gatunki chyba. I woda. A w tej wodzie squidy chyba. Chyba tak, żeby były tam wszystkie gatunki zwierząt, to squidy też być muszą. Dobra, trochę drewna tam spadło po bokach, ale mniejsza z tym. Wiecie co, no ja się tu już tam nie martwię tam jakimiś tanimi drewnami, bo mnie jest stać na wszystko. Stać mi na wszystko. No. O. Diaksy tutaj moje leżą. Ja się nimi nic nie martwię w ogóle. Dobra. Dobra, to zrobimy takie coś. O. Będą hejty. Chociaż nowiutki kamienny kilof. Nie zrobię tego. Nie. Nic z tego. Dobra, wszystko, spacja. Dobra, nie działa ta spacja. Bo chyba nie mam tego moda, żeby tak to wrzucać wszystko na raz. Do tego chyba trzeba moda. Właśnie. Muszę sobie jakieś modyfikacje pobrać. I mój diaksunie. Ale mam tego dużo. No od dzisiaj. Wow. Dobra, aż sobie to będę chciał schować, ale nie mam gdzie. Dobra, musimy sobie trochę rzeczy zabrać. Musimy sobie skrzynię to zabrać i postawić gdzieś skrzynię. Właśnie. O. Tutaj gdzieś postawimy skrzynię. Jedną. Albo dwie. Dwie tutaj postawimy. Nie tak ładnie, symetrycznie. Dobra. Zabiorę wszystko stąd. Aha. Chcieli zabrać wszystko stąd. I wrzucić do skrzyni. Która na początek musi jakoś wystarczyć. A tak poza tym, to skoro mam już wszystko diaksowe, to wezmę sobie też diaksowe całe te rzeczy do ekwipunku. Czyli tak, na pewno siekierę. Akurat mi skończyła kamienna, to mniejsza z nią. Siekierę, motykę, miecz, łopatę i kilof. Także wszystko. Jak cały ekwipunek, to cały. No i teraz nie mam nic poza diamentami w ekwipunku. Jestem trochę ciekawy, jakie nowe receptury się odblokowały. A, nic ciekawego. Nic ciekawego, mogę zrobić bloki diamentu. Tego jeszcze nie mam. No tak to mam wszystko. Czyli nic ciekawego. Chleb bym zrobił. Tak.
Bym zrobił, ale nie ma, nie mogę. Nie mogę. Okej. No to mamy trochę już porządku. Teraz tak. Kolejnym punktem programu jest tworzenie farmy. Farmy. Będę tak mówił. Farmy. Nie. Kiedyś miałem takiego kolegę, który tak śmiesznie wymawiał R. I. No i tak. Tak, czasami sobie z niego żarty robiliśmy. A że perfumę. Okej. Okay. No dobra, to są wszystkie moje farmy. I tyle. Pochodnie jeszcze jakieś, jak dużo węgla na teraz mam. I drewna. O, drewna też mam dużo. To pewnie z tego powodu mam dużo drewna, że tam zebrałem z góry. No, tak mi się wydaje. Tak mi się coś wydaje. Aha, sadzonki posadzić. Dobrze, że sobie przypomniałem. Bo to wszystko jest ważne. Nie ma sortowania. Muszę zrobić modyfikację taką, która by to umożliwiała. A w tej chwili priorytetem numer jeden są farmy. Więc tak, ja sobie myślę, że skopiemy tutaj. Nie skopiemy, tylko to zrobimy. Nie no, trochę trzeba skopać faktycznie. I zrobić taką farmę tutaj. Tutaj, bo z tego co pamiętam, no to 4 bloki, 4 albo 5, właśnie 4. Bo kiedyś właśnie myślałem, że 5 i się myliłem, więc 4. Więc 4 bloki od źródła wody. Czyli źródło wody będzie raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli tutaj musi być źródło wody. Tak? 4 i 4, dobrze. Tutaj jest źródło wody. No i 4 bloki w każdą stronę, czyli w tą również. I tutaj tak samo. 3, 4. Wiem, że tutaj będzie trochę ucięte to przez tą szybę, ale mniejsza z tym. Nie będziemy się takimi drobnostkami zajmować. Okej. Chyba jest w porządku. Chyba. No chyba tak. Ewentualnie, no to jeszcze sobie tak się pobawimy. O, że tu jest więcej tego, a tam będzie już tak mniej. Okej. O, coś takiego. I teraz tak, bo za bardzo się nad takimi szczegółami nieistotnymi skupiam. Tak, teraz wiadro wody. No, Squidusie. Ty chciałeś wiadro wody, a nie masz nic. Dobra, trzeba tam zejść do podziemi. Ja wierzę, że tu jest gdzieś ukryte żelazo. No, musi być. Bo diaksów jest dużo. Zobaczcie tylko na to, co tu się dzieje. O cholera, pająki. Nie, zostawić Squida. W sumie to oni nic nie robią. Wow. Nie wiem nawet czemu. Dobra, to kleję ze wszystkich stron tego śmiesznego, bo zaraz mi tu zaczną wychodzić, a ja nie chcę. I tak, i szukamy żelaza. Tu jest jeszcze jeden pająk. Szukamy żelaza. Tak, ja tu wszystko tak ładnie obkopałem. Tu jest w sumie dużo węgla, diaksów i złota. Złota też. No, a w sumie tam już jest koniec. Zobaczcie, ile diaksów. Diaks na diaksie. Zaraz się wkurzę na te diaksy i je wykopię. Bo miałem taki plan, żeby je z fortuną wykopać, a na razie tylko tak żelazo mi jest potrzebne. Bo nie ma chyba... Jest! Nareszcie! Boże! Tylko żeby były trzy. Jest jedno. Są trzy.
Jest nawet więcej niż 3. Dobra, na razie tylko 3, nic więcej mi nie jest potrzebne. Po tej jaksy sobie wrócimy, bo to wszystko sobie tutaj wrócimy, jak będzie fortuna, bo mi tak trochę szkoda, powiedzmy sobie. No, dziwne, że mi szkoda, mam takie bogactwo. Pająk. Chodź tu, chodź. Chodź. Chodź, dostaniesz. Tutaj gonga. Pająku. Dobra. Padł i to się liczy. Może expa bym też wziął. Zawsze coś. Nie wiem. Może właśnie się tak mi trafi, że zrobię fortunę. A w międzyczasie... Tak, to pieca tutaj wrzucimy sobie. O. Tak, i jeszcze jeden węgiel. Bo mam akurat dużo węgla, no to... Mogę sobie pozwolić na to, żeby wrzucić węgiel. A mi szkoda czegoś innego. Jak na przykład drewna mi szkoda. A propos drewna, no to tu jest jeszcze jedna sadzonka do wysadzenia. I trzeba będzie się z tą hodowlą drzew chyba gdzieś przenosić zaraz. Nie wiem gdzie w sumie. Ale tam wszędzie jak będą nagrody w tych korkach, to będzie epicko. Ja tutaj miałem taką niespodziankę diaksową, że mam wszystkie te diaksowe elementy. To sobie nie mogę wyobrazić, co będzie tam dalej. Znaczy mogę sobie wyobrazić. O, i sobie wyobrażę. Jest! Jest ciężki sprzęt. Zobaczcie, co tu jest. Jakieś wagoniki. O. Nie wiem, czy to wcześniej było. A mniejsza z tym. Żelazne klapy. Tutaj wszystko tak naprawdę z żelaza. I to jest to, co mnie interesuje najbardziej w tym momencie. No. Super. Dobrze, że żelazo też było. Bo by było trochę dziwnie, gdyby akurat nie było żelaza. No a tak to zrobimy sobie wszystko tak, jak ma być. Nie wiem, czy pod tym jest piasek. Nie, pod tym jest ziemia zwyczajna. Także mogłem sobie zrobić pierwszą farmę tutaj, wykopując to. Ale byłem za bardzo ambitny. Raz, dwa, trzy, cztery. Tam już nie będzie to nawodnione. Więc zniknie. Okej, okay, onion, no to sadzimy. Buraki. Buraki są spoko, bo one rosną tak jak pszenica normalnie. A propos, pszenica też tutaj jest. I marchewki też tak spoko rosną oraz ziemniaki. Natomiast jeżeli chodzi o te inne... Tak, te inne, mam tu na myśli dynie. Okej, okay, mogą rosnąć sobie w tą stronę. To one rosną niestety tak jak chcą. I trzeba ich bardzo pilnować. Bo może one urosną w tą stronę i będzie tutaj właśnie ta dynia. Na tym, nie wiem co tu zrobiłem. W sumie to by zniknęło samo, tak jak tutaj znikała. Zrobiłem w sumie wszystko, co chciałem w tym odcinku. Prawie, bo jeszcze chcę to jakoś oświetlić. I w tym celu wezmę sobie trochę drewna. Trochę patyków i trochę drewna. I jeszcze trochę drewna. Okej. Myślę, że część tego drewna mogę przerobić na patyki. I mogę sobie zrobić teraz tak. Płotki. Zrobię ich 6 na początek, bo mam akurat 6 pochodni. I chcę to oświetlić w taki fajniutki sposób. O. Tutaj pierwsze światełko. Tutaj drugie. Żeby ładnie tutaj mi rosły też tutaj te plony. To też tam muszę coś postawić. Chwila, bo ja myślę, co tam postawić. Czekajcie, zaraz wymyślę. Może na początek zamszony bruk. Nie będę miał wielkich wymagań. Tak, żeby zakryć wodę. Chociaż w sumie mógłbym też zrobić
płotek taki nad wodą. Tylko, że nie chcę, żeby tam wpadały po prostu wszystkie inne rzeczy. Dlatego tak. I dlatego tutaj też będzie. Ups. Niestety trzeba na to nie skakać. I jeszcze może jeden gdzieś tutaj. O, no i jest to już w miarę takie oświetlone. Może jeszcze jeden, czemu by nie. O, no i teraz jest to już na pewno oświetlone, nic tutaj nie brakuje. Więcej nie postawię, 5 to jest wystarczająca ilość. No dobra, dobra, dobra. 6, no i mamy 6. Pora by było coś zjeść, dlatego ja ten odcinek kończę. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek, aby być na bieżąco z moimi filmami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i innych seriach. Trzymajcie się, pozdrawiam was, na razie, pa i cześć.